Być może nigdy nie zdarzyło Ci się prowadzić prezentacji, być może nawet sama myśl o wyjściu na scenę napawa Cię przerażeniem. Ale jeżeli uprawiasz dowolną formę content marketingu, piszesz blog, nagrywasz podcast, tworzysz wideo albo prowadzisz kanały w mediach społecznościowych, to ten podcast pomoże Ci robić to lepiej. To jest 374 odcinek podcastu Mała Wielka Firma. Marek Jankowski, witam bardzo serdecznie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym szczególnym e, formacie content marketingowym, jaką, jakim są prezentacje. E, a właściwie nie tyle o samych prezentacjach, co o tym, jak to zrobić, żeby te prezentacje, które. Pokazujemy światu, były wartościowe. No i będziemy mówić o prezentacjach, ale tak jak powiedziałem, to jest szczególna forma content marketingu z mojego punktu widzenia, dlatego, że ona pozwala na interakcję, ona pozwala na obserwowanie reakcji naszych odbiorców i to jest dobrze i źle. Dobrze, dlatego, że jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki wpływ nasz komunikat wywiera na innych, ale. Jest też taka pokusa, żeby trochę zagrać pod publiczkę, żeby trochę e, podkoloryzować, podkręcić i pobawić się formą, a niekoniecznie treścią. A tak naprawdę ta treść jest jednak najważniejsza, e, bo no inaczej jest to taka. Kolorowa wydmuszka, ale tylko wydmuszka, a ci odbiorcy zwykle nie przychodzą po to, żeby oglądać spektakl, tylko po to, żeby się najeść tym jajkiem, które jest w środku. Trochę przesadziłem chyba z tym porównaniem, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o treść, chodzi o wartość, która w tej prezentacji czy jakimkolwiek innym marketingu treści się czai. No i właśnie, jak to zrobić, żeby się nie czaiła, tylko żeby wyszła na zewnątrz. Co zrobić, żeby Twoja prezentacja, czy ogólnie mówiąc, Twoja treść była wartościowa? Postanowiłem porozmawiać o tym z człowiekiem, który bardzo niedawno, parę tygodni temu, wygrał prestiżową konferencję Isle of Marketing. Zrobił to zresztą po raz drugi, a jego podopieczni, jego wychowankowie triumfowali w tej konferencji nie jeden raz. To człowiek, który często jest widywany w koszulce z hasłem Nie śpię, bo robię slajdy, ale nie tylko slajdami się zajmuje. Panie i Panowie, Kamil Kozieł. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, Marku. Co ostatnio czytałeś? Czytałem ostatnio Impuls Talera i jego kolegi, jeżeli dobrze kojarzę, Sam Steina. To taka okay. książka, która może nie zachęcać, ale jest naprawdę ciekawa i warto się przebić. Kiedyś pamiętam, pojawiła się w podcaście recenzja książki Zachowania niepoprawne Talera, więc mhm. domyślam się, że chodzi o ekonomię behawioralną i takie rzeczy. Dokładnie tak. Nie wiem, która była pierwsza w momencie z pamięci nie, nie powiem, ale Impuls to jest taka książka, która tłumaczy no dosłownie jakie impulsy sterują naszym zachowaniem, a my nie do końca wiemy, że tak się dzieje. Z angielska to jest nudge, to można by tak, powiedzieć. Tak, tak. Przetłumaczono to jako, jako jako impuls, nie wiem, może po prostu redaktor doszedł do wniosku, że no przecież książka nie można nazywać się <śmiech> no, <śmiech> no, bo, bo to Lekko niepoważne, tak. Takie hmm, Zamówiliśmy 40 szturchnięć do naszego zarządu. <śmiech> <śmiech> Przyjdą pocztą, <laughs> tak? Może faktycznie tu, tu był problem. Na czym, o czym jest ta książka? Ta książka jest o ekonomii behawioralnej i w zasadzie o tym, jak te szturchnięcia, że sobie pozwolę na taką niecenzuralną wersję, wpływają na to, co my robimy. Takie małe rzeczy, których byśmy normalnie nie widzieli, a bez nich byłoby kiepsko i pewnie wolałbyś na przykładzie niż tak. Zdecydowanie tak. No to już sięgam. Moim ulubionym jest kurek. Kurek od samochodu. Kurek od samochodu? Tak, tak. Ja ci nie patrzę w Pesel, ale mam takie wrażenie, że istnieje szansa, że miałeś już samochód gdzieś na początku lat 2000. Tak że już wtedy nawet miałeś prawo jazdy. Może byłeś tuż pewnie po liceum wtedy byłeś? Nie? Na początku lat dwutysięcznych? No tak, w pobliżu, tak. No, to być może miałaś wtedy już samochód. To tamte samochody miały kurek od wlewu paliwa, tak jak im mają te dzisiejsze, ale tamte kurki częściej gubiliśmy. A, tak, tak. One nie były przyczepione, masz rację. Dokładnie, dokładnie tak. I ten przyczepiony kurek jest jednym z rodzajów tego szturchnięcia, o którym powinniśmy pamiętać, o którym zapomnimy, a przez to, że ten sznurek jest, to nie będziemy gubić korka. I nie wiem, czy wiesz, dlaczego te kurki są w samochodach. Eee. Czy producenci chcieli, żebyś nie kupował nowych? Nie, wszedł przepis. Przepis okay. każący ci po prostu zamontować ten sznurek. No i takich sytuacji, w których w których popełniamy błędy, jest mnóstwo i da się im zapobiec. W ogóle ta kategoria tych szturknięć nazywa się wedle talera oczekiwanie błędów. Do podobnej kategorii należy karta bankomatowa. A, tak, to kojarzę historię. Kiedyś było tak, że mhm. bankomat najpierw wypłacał pieniądze, a później tak. się odbierało kartę i ludzie masowo zostawiali te karty, bo brali pieniądze i sobie szli. Dokładnie tak. Mam co chciałem, to, chciałem, to, to idę na chatę. No i ponieważ Wiemy, że w tym miejscu będziemy oczekiwali błędu. To jest związane, nie pamiętam jak się nazywa ta inklinacja poznawcza, ale zasadniczo polega on na tym, że mamy pewien cel w czynności, którą się zajmujemy, i jak go zrealizujemy, to zapominamy o reszcie świata. I ten cel powinien być na końcu. No bo jeżeli coś jeszcze występuje po nim, to już się odcinamy, uznajemy tę czynność za zakończoną. Więc jak zatankujesz paliwo, to że miałeś kurek, więc go zostawiasz na dachu, a potem idziesz do serwisu i kupujesz nowy kurek. Tak samo z kartą. I, I o tym jest ta książka, co można w ogóle w tym temacie zrobić. Uważam, że, że, że fenomenalna, to znaczy, nie wiem, czy jest napisana tak, że faktycznie można by ją było polecić każdemu, kto, kto po prostu czyta ciekawej lektury, ale jeżeli chodzi o wartość, jaką niesie, to jest super. Czy też inna kategoria, o której bym to powiedział, to jest sprzężenie zwrotne. I to też banalny przykład dotyczący malowania ścian. Zwłaszcza malowania ścian na biało. Malowałeś kiedyś ściany na biało? Zdarzyło mi się. To kiedyś było tak, że jak się malowało, zwłaszcza sufity, bo tego w ogóle nie widać, że pomalowałeś, to malujesz, 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 mija parę godzin i patrzysz o cholera, ten fragment jest niepomalowany trzeba wszystko jeszcze raz. No bo wszystko jest na biało, więc wygląda bardzo podobnie. I okay. przez to, że to wygląda bardzo podobnie, nie ma żadnego sprzężenia zwrotnego. Więc ta druga kategoria sprzężenia zwrotne mają temu zapobiegać. I jakaś tam firma wymyśliła farbę, która gdy jest mokra, to jest różowa. O! <grym> Dopiero jak jest sucha, to jest biała. I wtedy widzisz, co pomalowałeś. I dzięki temu sufit jest pomalowany regularnie. No i oczywiście on tam pokazuje, jak to taler. Takie przykłady nazwijmy to dla dobra ludzkości, a nie... Sprzedażowo-marketingowe, naturalnie, wszystkie te rzeczy idzie wykorzystać w perswazji, czy w ogóle w sprzedaży, w edukacji, no w przekonywaniu człowieka do, do swoich racji, bo on po prostu zrobi tak, jak jest ci wygodni. Okej, okay. no to bardzo dziękuję za te rekomendacje. Powiedziałeś, że książka niekoniecznie jest napisana tak bardzo przystępnie i że fajnie się ją czyta, ale jest wartościowa. Tak. I właśnie o wartości dzisiaj chciałem z tobą pogadać, bo ty jako ekspert do prezentacji myślę, że możesz być ekspert od prezentacji. Myślę, że możesz być przez parę osób kojarzony jako taki człowiek, który Bierze jakąś treść i dokłada do tego e, jakieś tam dzwonki, gwistki, baloniki, żeby to wszystko było takie super i żeby tak świetnie się prezentowało. Natomiast wiem też, że kiedy ty uczysz ludzi robienia prezentacji, to zaczynasz właśnie od wartości. To znaczy, no nie da się. Nie chcę używać tutaj jakichś aromatycznych skojarzeń, ale czegoś, co nieładnie pachnie, opakować w cukierek, w papierek od cukierka i podać, i będzie super. Tylko ta zawartość tego papierka, od cukierka, powinna być też dobra. I moje pierwsze pytanie do Ciebie jest następujące: Skąd bierze się w prezentacjach wartość? Próbuję skleić tę odpowiedź tak krótko, jak się da. Natomiast. Wartość zasadnicza to jest rozwiązanie problemów ludzi, do których mówisz. To jest taka najbardziej ogólna definicja. Jeszcze przez chwilę trawiłem to, co powiedziałeś na samym początku. Ja tak rzadko słyszę komplementy, a tu faktycznie może jest jakaś skromna grupa klakierów, która, która szerzy takie słowo, że, fakt, że, że ja zamieniam te rzeczy na bardziej wartościowe, czy lepiej opakowane. I też jeszcze myślałem o tym papierku i o tym kiepskim zapachu, czy nie da się tego zrobić. Także mój mózg dzisiaj idzie w dziwną stronę. Ale wracając do wartości, wracając do wartości, to Prezentacja w ogóle bez wartości no, można zrobić coś całkiem ciekawego, jest to niespójnie trudniejsze niż, niż odwrotnie. Wartość to jest rozwiązanie problemu odbiorcy w pewnym skrócie. Więc skąd się ją bierze? Profilujesz publiczność na tyle, na ile potrafisz, i myślisz o w sumie dwóch rzeczach. Czego twoi odbiorcy Mogą potrzebować teraz, na co wiesz, że obecnie marudzą, co może być związane na przykład ze zmieniającą się okolicznością. Wysyp dobrych prezentacji, dobrych spotkań miał miejsce w trakcie pandemii. Czemu? No bo pojawiło się, pojawiło się mnóstwo nowych okoliczności, mnóstwo konieczności zmiany. Prezentacja chce być powołana do życia wtedy, kiedy chce być powołana do życia jakaś zmiana. Zasadniczo, wbrew temu, co by sugerowało większość. Roboczo mówiąc, korporacyjnych spotkań, nie chcę tutaj cisnąć po korporacjach, bo tam jest też bardzo dużo dobrych spotkań, ale z uwagi na skalę, to tam jest też bardzo dużo złych. Prezentacja nie jest po prostu przekazaniem informacji, no bo gdyby tak było, no to zróbmy maila, napiszmy maila i tam wrzućmy te informacje, nie marnujmy swojego czasu. Zasadniczo prezentacja jest czymś, co wymaga pracy zsynchronizowanej. W tym samym momencie kilka głów musi być w jednym miejscu. Więc jak chcemy tylko przekazać informację, no to lepiej jest to wykonać asynchronicznie i nie marnować swojego, swojego czasu. Ale jeżeli pojawia się jakaś nowa okoliczność, jakieś wydarzenie wywołujące dużą zmianę, w sprzedaży powiedzielibyśmy triggering event, to wtedy jest miejsce na nowe pomysły, na nowe koncepty, których potrzebujemy użyć. Pandemia jest przykładem tego na, na, maso na masową skalę. Wydaje mi się, że największym przykładem za mojego życia. No mhm. może, może jeszcze powiedzmy upadek komunizmu był podobną sytuacją, no ale, że wtedy miałem kilka lat, no to trudno mi się wypowiadać. Natomiast takich zdarzeń jest wiele. Na przykład RODO w prawie. To było takie zdarzenie, które wywoływało masową potrzebę posiadania prawnika. Wszędzie każdy musiał mieć prawnika. I wtedy, kiedy masz nową potrzebę, kiedy odbiorcy zaczynają narzekać na jakąś nową rzecz, z którą nie radzili sobie wcześniej, to tam jest doskonałe pole do szukania wartości, do po prostu rozwiązywania ich problemów. To jest, powiedziałbym, taka jedna ogólna kategoria. Okay. Druga kategoria, gdzie możemy sobie szukać wartości, za którą raczej podziękują nam odbiorcy, przy pewnych założeniach, o których pewnie później, to ich kpi -e, Za co się tych ludzi wynagradza? Z czego ci ludzie ży żyją? Jak nie wiesz, co jest wartościowe dla twojego klienta, dla twojej publiczności, dla ludzi, o których do których mówisz, to wejdź na chwilę empatycznie w ich buty i pomyśl sobie: no mnie wynagradzają za to, za coś tam i jeszcze za tamto. Jak jestem Seowcem, to będą mnie wynagradzali za to, żeby na moją stronę wpadał jak największy ruch, czy na stronę mojego klienta, żeby wpadał jak największy ruch i żeby ten ruch, w miarę możliwości, był kaloryczny i przekładał się na zamówienia. No to pytanie brzmi: co ty możesz zrobić, rozumiejąc to, z czego żyje ten człowiek, żeby mu w tych KPI-ach pomóc? I to powiedziałbym, że jest takie na największym poziomie ogólności miejsce do poszukiwania wartości. Mm -hmm. e w problemach jest wartość o tak, w problemach jest wartość. Okej, okay, no, mówi się w ogóle, że biznes to jest po prostu rozwiązywanie problemów innych ludzi za pieniądze, więc do, do prezentacji pewnie też to można przyłożyć. Zastanawiam się tak, najpierw ta pierwsza kategoria, czego ludzie potrzebują teraz. Mhm. Takie wydarzenia, jak właśnie pandemia, czy nawet RODO, czy teraz Polski Ład, czy, czy jakieś takie duże rzeczy, które dotyczą. Po co, po, po co mi przypomniałeś? <gry> które dotyczą dużej rzeszy ludzi, zdarzają się na szczęście nie aż tak często, więc czy dobrze tak intuicyjnie czuję, że zwykle łatwiej nam będzie znaleźć dobrą do, dobre pole do poszukiwania wartości w tej drugiej kategorii, czyli tak. właśnie w tym co ludzie potrzebują, no co jest im potrzebne za co są wynagradzani. To to myślę, że trafnie powiedziałeś. Czyli tak. Wszystko tak, fajnie. Chociaż jakbym mógł tutaj dołożyć dosłownie jedno zdanie, to tak duże wydarzenia wywołujące zmianę faktycznie zdarzają się na szczęście rzadko. Mam hmm. nadzieję, że Polski Ład się nawet nie zdarzy, pomimo, że już się zdarzył, że jeszcze się wycofa. Mam nadzieję, że tak samo jak pandemia, chociaż już nic nie wiadomo. Ale hej, zwrócę uwagę na takie modne słowo w świecie startupowym disruption. Ja, że teraz wszędzie coś się... Wszędzie... Pojawia się jakaś nowa technologia, pojawia się jakiś nowy pomysł, jakaś nowa organizacja, jakaś nowa możliwość. Być może faktycznie parę dekad temu trudniej to było znaleźć, no ale wszystkie mądre głowy na tym świecie mówią, że zawody, które dzisiaj święcą triumfy za parę dekad, to już mogą nawet nie istnieć. I, i, i te wydarzenia wywołujące zmiany pojawiają się non-stop. Poza tym one nie muszą być aż tak grube. Będę się trzymał branży e-commerce, może, bo jakoś tak ostatnio trochę z nimi pracuję, więc może tu będzie mi, mi, łatwiej. Jakiś czas temu Google wprowadził wyszukiwania bez wejścia na stronę. Dostajesz odpowiedź, jeszcze nie wejdziesz na stronę, tylko to, czego szukałeś jest, wiesz, coś się chyba tak. nazywa jakoś zero klik, czy jakoś tak nie pamiętam, coś, coś w tym stylu. No to, jeżeli jesteś biznesem, który pozyskiwał ruch na stronę, na stronie właśnie przez odpowiedź na te nurtujące populacje pytania, to dla ciebie taka zmiana to jest jednak spora kłoda po prostu to spora kłoda pod nogi, tak? I jednocześnie coś, na co musi natychmiast zareagować. Ale to nie jest zmiana jakoś ekstremalnie medialna, tak? To nie jest kwestia pandemii, nawet nie jest to kwestia RODO, a już na pewno nie jest to kwestia Polskiego Ładu, który dramaturgią przykrywa wszelkie nieszczęścia, które pojawiły się przez ostatnie 50 lat. Natomiast Natomiast to, co jest tutaj jakby pewnego rodzaju sztuką, to jest wyłapywanie tych zmian, polowanie na te, na te zmiany. Dlatego sprzedaż i prezentacje są do siebie bardzo podobne. No bo dobry sprzedawca nasłuchuje, cały czas ma taki radar nastawiony na to, co aktualnie zaczęło boleć mojego klienta. I on wie, intuicyjnie to wie, że tak się właśnie, że, że w tym miejscu, gdzie ten radar wykryje jakiegoś wroga, to w tym miejscu prawdopodobnie jest coś, nad czym warto byłoby się pochylić. Miałem na ten temat całkiem niedawno dość długą dyskusję z y, twoim kolegą z branży podcastowej, z Szymonem Negaczym. Nie wiem, czy, czy, czy. jest Znamy tajacz, się z to. Szymonem, jasne. Tak? To, to właśnie o tym sobie rozmawialiśmy. Więc to polowanie na te zmieniające się okoliczności jest bardzo Wdzięcznym miejscem do wyszukiwania wartości. Aha, dobra, to też jest fajna wskazówka. Jeżeli chodzi o te KPI-e w takim razie i to, za co wynagradzani są moi odbiorcy, tam czai się wartość prezentacji. Problem polega na tym, że nie zawsze. Wiem, kto będzie mnie słuchał, kiedy robię prezentację. No bo jeżeli to jest prezentacja sprzedażowa, gdzie idę do firmy X, żeby opowiedzieć o tym, jak moje rozwiązanie może pomóc rozwiązać ich problemy, no to, to super. No to wtedy jestem w stanie się bardzo dokładnie przygotować, zebrać o nich informacje i rzeczywiście trafić precyzyjnie w czułe punkty, te, które w ich przypadku są właśnie najbardziej narażone na różnego rodzaju problemy. Trochę inaczej, jeżeli występuję na jakiejś konferencji, gdzie no tak nie do końca wiem, kto tam będzie na tej sali, i nawet gdybym włożył wysiłek i zapytał organizatorów, to oni też nie zawsze będą w stanie mi powiedzieć, poza jakimiś takimi bardzo ogólnymi danymi demograficznymi. Więc Aha. moje pytanie brzmi, jak budować wartość, kiedy nie znam swojej publiczności zbyt dobrze? Nie ma takiej sytuacji. To znaczy? Nie ma takiej sytuacji, gdzie nie znasz swojej publiczności zbyt dobrze, tak jak to tutaj ująłeś. Praktycznie ona nie występuje. Może, no to bardzo, okay, bardzo, dobra, bardzo, To, Już to, to jak zanaguję. poznać swoją publiczność, tak, tak, kiedy tak. brakuje mi informacji na jej temat? Tak. Ja tak zarogowałem w ogóle agresywnie. Nie ma takiej sytuacji jak jakiś wojskowy. No no, ty, ty byś dobrze wyglądał w mundurze, powiem ci. No, dziękuję. <suszy> <suszy> no, dziękuję. Przekażę to, nie wiem, komuś przekażę. Swojemu Depart departamentowi, departamentowi mody pewnie. Przekażę. Dokładnie. Mój departament mody, jednoosobowy zarząd w postaci Martyny. Kochanie, od jutra tylko mundur. Kole, kaki. Dobrze, więc praktycznie sytuacja, o której mówisz, w świecie rzeczywistym nie występuje. Bo owszem, teoretycznie jadąc na spotkanie do klienta, prościej ci jest dopasować do niego bolączki, ale w praktyce, to na konferencję powiedziałbym, że jeżeli nie jest łatwiej, to przynajmniej łatwiej w inny sposób. Już rozwijam tę enigmatyczną myśl. Jakąkolwiek konferencję nie weźmiesz pod uwagę, to ona raczej celuje do ludzi z jakiejś branży, a nie jak nie z jakiejś branży, to z kilku branż. Ale w jakiś sposób te zbiory jesteś w stanie zawężać. Weźmy, nie wiem, I love marketing. No to ultra proste, tak? Do, do ogarnięcia, bo dla tych, którzy nie wiedzą, naj, najważniejsza chyba konferencja marketingowa, przynajmniej moim skromnym zdaniem, choć pewnie nie jestem obiektywny. Tam przychodzą marketerzy, przychodzą właściciele firm, tam przychodzą ludzie, którzy są zainteresowani. No, czym są zainteresowani? Ja no, tak bardzo precyzyjnie nie jestem w stanie określić dla każdego, ale ja. Na etapie analizy tej publiczności nie będę chciał znaleźć KPI dla wszystkich, tylko dla poszczególnych grup. Czyli sobie powoli rozrysuję te persony. Będą na pewno ludzie, którzy odpowiadają za kaloryczny ruch na stronie, tak? To będą ci od performance marketingu, to będą ci od CEO, od CM, od tych wszystkich rzeczy. No i okej. Okay. Oni będą mieli, nie będą mieli identycznych precyzyjnych współczynników, za które są rozliczani, co yy, wiesz, jakaś tam, co, co, co po prostu konkretnie na spotkaniu, ale no, jest to jednak zestaw bardzo podobnych wymagań w każdym z tych przypadków. Już jakąś tam, jak, jakąś charakterystykę mam. Potem, gdy łapię się na tym, że głębiej w tej grupie nie jestem w stanie wejść i nie jestem w stanie dowiedzieć się, czego oni konkretnie potrzebują, no to jeżeli jestem konferencyjnym nerdem, czy prelegentem, który będzie chciał za wszelką cenę dopasować tę wartość, no to istnieje spora szansa, że wśród moich znajomych jest ktoś, kto się czymś takim zajmuje, więc mogę po prostu do niego zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, Maciek Lewiński, za co tam cię rozliczają. No i on wtedy, jak już odbierze ode mnie telefon, no to prędzej czy później mi po prostu powie, za co mnie konkretnie rozliczają. Potem zadzwonię sobie do, nie wiem, Artura Jabłońskiego, i zapytam, jak tam u Ciebie? No ten nigdy ode mnie nie odbierze telefonu, no ale jak już odpiszę na moją skrzynkę głosową, jak już odsłucha moją skrzynkę głosową, no to może mi po prostu podpowie. Więc jak jestem takim nerdem, to sobie zbieram wartość po prostu. I, i, i to gdzieś powoli się tworzy mi jakiś obraz. Owszem, obraz bardziej niż precyzyjny cel przypominający muretagów, tagów, ale jest to obszar, w którym jestem w stanie się już względnie nieźle poruszać. Potem biorę sobie kolejną postać i też ją analizuję. To jest większa plansza niż plansza wymagań na spotkanie, ale z drugiej strony ta publiczność będzie też nieco bardziej tolerancyjna, jeżeli chodzi o dostosowanie wymagań, niż publiczność na spotkanie. Publiczność konferencyjna będzie tolerowała takie Treści, które nie są w 100% do nich dopasowane, też treści jakieś evergreenowe, będzie bardziej skora akceptować ciekawe anegdotki, z których wynikają wnioski dla pewnej grupy osób, nie jeden do jednego dopasowane do tego, co my chcemy, więc to nie jest tak, że ja całkiem nie znam publiczności. Okej, okay, nie znam ich tak dokładnie, jak spotkanie jeden na jeden, ale jakoś tam ich znam. Ja mówię zawsze, że ta analiza publiczności, to ona przypomina grę w takie, w takie bardzo duże sudoku. Takie bardzo, bardzo duże sudoku, nie tam 9 na 9, tylko takie, wiesz, przepraszam za wyrażenie, i na duże sudoku, najwyżej się wypika. Jeb... duże sudoku. Bo jak rozwiązujesz sudoku, to rzadko masz taką sytuację, że rozwiązujesz to po kolei, linijka po i wiesz, co jest dalej, tylko gdzieś tam w lewym górnym rogu świta ci dziewiątka, to oznacza, że ósemka będzie w prawym dolnym rogu i tak dalej, nie? To jest taka... grałeś sudoku, prawda? Nie, nie muszę, myślę, że większość ludzi... Znaczy, z grubsza... nie grałem, nie grałem, ale z, grałem. z grubsza kojarzę, że tam się cyferki wpisuje w te kratki. Gdzieś kiedyś czytałem nawet o zasadach, ale jakoś nie, nie miałem okazji tak. zagrać. No ale idea jest taka, że. To nie jest tak, że wypełniasz je po kolei, że te... Tak, postuły... że tam cyferki się nie mogą powtarzać w rzędach, tak. czy, czy, w kolumnach. Tak. tak, tak. I no rzeczywiście trochę to jest takie, jakby, no właśnie jak układa nie jak układanie puzzli, bo puzzle się układa, tam ramka i tak. potem do środka, a tutaj tak się trochę strzela, jak gra w okręty bardziej. Jestem Ci wdzięczny za to porównanie, i za grę w okręty, i za puzzle, bo moment, kiedy zbierasz wartość, to się wielu osobom nie podoba, on powinien być ciut chaotyczny. Ten etap zbierania wartości powinien dopuszczać to, że zapiszesz coś, czego później nie użyjesz. I to założenie wielu ludziom niestety nie mieści się w głowie. No bo okay. jak to? Muszę robić coś, co, czego potem nie wykorzystam, to po co to zapisuję? No właśnie po to, żebyś drugi człowiek wiedział, co masz odrzucić. Bo w momencie, kiedy tego nie zapiszesz i nie skreślisz, no to niestety tego wiedzieć nie będziesz. To ja bym to jeszcze porównał, skoro, skoro już używamy porównań różnych, ja bym to porównał do. Skoro tworzenie wartości, szukanie wartości jest pierwszym etapem tworzenia prezentacji, to ja bym to porównał do rzeźbienia. No i na początku rzeźbiarz musi mieć tak. jakiś blok, granitu czy czegoś, żeby mieć co ociosać. To no i, i tutaj chyba jest podobnie z tego, co mówisz. Bardzo ci dziękuję za tę koncepcję, że można. Zrobić sobie taką żywą personę, czy znaleźć taką, nie zrobić, znaleźć taką żywą personę wśród swoich znajomych i wypytać mhm. ją, dlatego że bardzo często w marketingu mówi się właśnie o tworzeniu person, kiedy mamy oto jakiś zbiór klientów czy potencjalnych klientów i próbujemy z tych danych wydestylować jedną osobę, która będzie takim wzorcem. A może się okazać, że zanim, zamiast tworzyć takiego awatara, taką sztuczną osobę, my możemy po prostu ją znaleźć, zadzwonić do niej, pogadać, i efekt będzie pewnie nawet lepszy, bo no, z awatarem nie pogadamy za bardzo tak jeden na jeden. Tak, Myślę. plus jest jeszcze. No, nie wiem, co teraz potrafi sztuczna inteligencja, ale być może. Natomiast, co to jest ważne w tym przypadku, to jak ja sobie znajdę kilka takich person i ich wypy, wypytam, to oni mi powiedzą mniej więcej, czego oczekują, co im się podoba, co im się nie podoba. To dalej nie jest wyrocznia, tylko to jest jakiś kierunek, ale ludzie na tym etapie zbierania wartości myślą, że na konferencję będzie trudniej, trudniej zebrać jakieś interesujące informacje, dlatego że chcą zaspokoić potrzeby wszystkich i dużej konferencji, niech to nawet, nawet niech to nie będzie jakaś przesadnie duża sala, nie wiem, 100 osób, to nie jest wielka sala, tak? No, powiedzmy, że to jest już taka, nazwijmy, to już nie jest szkolenie, to już jest taka względnie początkujący etap konferencji. To, tak. to liczenie na to, że trafię z tym przekazem absolutnie do każdego w takim samym stopniu jest naiwne, jest nie jest, i ono jest szkodliwe, bo ono każe ci temperować co bardziej wyrazisty materiał, bo komuś tam się może nie spodobać, tak kogoś może być nieprzydatny, kogoś może gdzieś tam w jakimś delikatnym stopniu urazić i tak dalej. Temperowanie tego materiału, bo ktoś może mieć inne zdanie i ktoś może uznać, że to jest słabe, prowadzi do generowa do, do wygenerowania narracji, która jest super ogólna, która wręcz Średnio to się po polsku w kontekście tego, co powiedziałem, jest to generyczna narracja, czyli taka, która pasuje do każdego, ale w sumie nie pasuje do niczego. Podam przykład takiej generycznej narracji. To będzie 15 sekund cierpienia dla słuchaczy, ale niech się poświęcą dla sprawy. Otóż, analizując najnowsze zdobycze AI oraz big data, przygotowaliśmy zestaw innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nam utrzymać się na fotelu lidera rynku, zaspokoją potrzeby nasze, jak i naszych udziałowców, powodując, że dalsze losy firmy będą miały się nieźle. Kurczę. No, wiesz, to ja się zmęczyłem. Ja to oczywiście próbowałem improwizować w trakcie, ale to jest strasznie męczący fragment. Że to jest narracja, która zahacza o potrzeby każdego? No, w jakimś tam stopniu tak. Ale czy ona jest dla kogokolwiek? No nie, ona jest płaczliwa, tak? Ona jest po prostu... No, chcesz, chcesz po prostu... Zasnąć. Zasnąć, tak. Chcesz, chcesz to wszystko też zrobić. Chcesz się poradzić prądem zamiast tego. No. Słuchaj, ale, ale czy to znaczy, że jeżeli występuję na takiej konferencji, gdzie mam, z grubsza sobie przewiduję, mam... Marketerów z korporacji czy pracowników działów marketingu w większych firmach, mam przedsiębiorców, e, którzy prowadzą firmę od pewnego czasu, i mam startupy to oznacza, że ja powinienem sobie e, tak przygotować prezentację, żeby mówić tylko do jednej z tych grup. Mm -hmm też nie, nie można tak powiedzieć że to masz mówić tylko do jednej z tych grup bo naturalnie te zbiory się będą zazębiać te zbiory potrzeb tych odbiorców się będą zazębiać to przypomina taki trochę bardzo duży diagram wena tak mamy kilka kółek i one mają część wspólną i miejscami będziesz pewnie mówił do jednej grupy miejscami będziesz mówił do wszystkich a może być też tak że na sali masz powiedzmy dwa wrogie sobie obozy rzadka sytuacja ale może tak być no i ty Wręcz z premedytacją to wykorzystasz, bo będziesz brał stronę jednych i wtedy, czy wszyscy cię polubią? Nie! Bardzo cię nie, jedna strona cię bardzo nie polubi. No ale co z tego? Ty nie mówisz do tej drugiej strony. Ty mówisz do tej jednej strony. Więc nie ma tutaj reguły. W prezentacjach bardzo trudno o, o, o takie, o taką poradę, która zawsze działa dla każdego w takim samym stopniu. To jest medium super kontekstowe. W zależności od tego, co sobie założysz, czego ty chcesz i no w ogóle od, od kontekstu zależy to, co robisz dalej. Uniwersalne porady, no to to trochę jest tak, jak podaję taki już trochę wytarty przykład, Ej, jak taki sportowy samochód ciężarowy. No teoretycznie były takie próby, ale umówmy się, że, że lepiej jednak zrobić ciężarowy i sportowy. Dobra, czyli robię sobie ten mój blok granitu, zbieram sobie tę wartość, czyli dowiaduję się, jakie problemy mają moi odbiorcy, żeby te problemy pomóc im rozwiązać. Mhm. No i teraz jest, jest problem po tej drugiej stronie, bo ja, jak, jak już wiem, jakie oni mają problemy, to pewnie będę miał dla nich jakieś rozwiązania. Tyle tylko, że te rozwiązania mogą być dla nich oczywiste. Mogą mm. być dla nich nieprzydatne w ich sytuacji, e, mogą być takie, o których oni już e, słyszeli, słyszeli. I, i, i niekoniecznie to będzie coś, co ich poruszy. Mm. Więc e, jak, jak wejść głębiej i sprawić, żeby rzeczywiście, poza tym, że to odpowiadało ich problemom, było dla nich również e, takim czymś, czymś nowym, świeżym, przydatnym, praktycznym. Panie redaktorze, dziękuję za to pytanie, bo ono jest doskonałe. Powiedziałbym, że jest to esencja tego, z czym się zazwyczaj zderzam. Jak to zrobić, żeby właśnie wyeliminować ryzyka, o których mówisz? A słuchaj, odpowiedź jest banalna. Trzeba zapisać wszystkie pomysły, które masz, a potem skreślić te głupie. Teraz zdziwiłbyś się, jak wiele osób pomija tę w miarę oczywistą taktykę. Dlaczego? No, bo tu znowu dochodzimy do czegoś, do pewnego, do pewnego, zachowania, które w wielu miejscach jest wręcz nietolerowane. Czyli, no to ja część z pracy, którą wykonam, muszę zniszczyć. Tak, tak, dokładnie tak. Na tym polega esencja przygotowania dobrej narracji. Na wyrzucaniu. Tak najprościej, to po prostu wrzucasz te pomysły, te rozwiązania problemów, które masz, a potem sobie szukasz w nich, w ich, w ich no, właśnie tego, o czym powiedziałeś, oczywistości, już zgrania materiału, klisze i wszystkich tych rzeczy, ale coś z tego zostanie. No, to zostanie bardzo mało. No to co? No to świetnie, no to już masz materiał, który, z którego da się dalej układać. Ale sto razy prościej jest mi zapisać i skreślić, niż w myślach skreślać. Trochę można byłoby porównać ten proces do, yy, do rozwiązywania całki. A ja wiem, co mówię, bo jestem po informatyce i ekonometrii, więc parę całych w życiu chciał, nie chciał, musiałem zrobić. Ja My też. mieliśmy. Też, tak? Też po informacji i ekonometrii. No, proszę, nie, no znaczy ja, ja studiowałem najpierw na Politechnice wrocławskiej informatykę i zarządzanie mm -hmm. przez półtora roku i tam się nauczyłem robić całki, a potem poszedłem, przeniosłem się na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu obecnie uniwersytet i, i tam też były całki, ale tam po prostu, wiesz, tam sobie siedziałem po prostu jak Lord, bo ja po politechnice to te całki tam rozwalałem, a, a ludzie zobaczyli najprostszą całkę i się łapali za głowy, co tu się dzieje? W tej sali, więc no tak, tak było. Dzisiaj oczywiście to w ogóle pamiętam tylko ten symbol całki, nic więcej, no ale, ale mogę śmiało powiedzieć, mogę sobie w CV wpisać, gdybym kiedyś potrzebował, że rozwiązałem w życiu parę całek. Tak, to jest. Ty tam sobie się to są całki? Tak wyglądają całki? Nie. Nie no, ale stary, to naprawdę tak było. To było tak, wiesz, jakbyś, jakbyś jako kierowca Formuły 1 sobie poszedł na naukę jazdy i ci tak. goście tam, wiesz, się biedzą, że im się nogi plączą, gdzie sprzęgło, gdzie hamulec, gdzie gaz, a ty po prostu siedzisz i tak patrzysz mm. z politowaniem, no to ja tak miałem właśnie na zajęciach o całkach. Tak, to ja też miałem takiego kolegę, który był po automatyce i robotyce i no oni faktycznie mieli całki tam, wiesz, my mieliśmy no, całki, tak jak przed chwilą powiedziałeś, bo ja też byłem na Akademii Ekonomicznej tylko w Poznaniu no to dla nas te całki to było takie Whoa! właśnie dotknęliśmy jakiejś boskiej istoty. <noise> tak. To, to była naprawdę mordęga. A potem się okazało, że mogą być podwójne. A w tym. Potem... A potem mogą być potrójne. No to jak dowiedzieliśmy się, że mogą być potrójne, to postanowiliśmy, że nie ma sensu przychodzić na te zajęcia, no bo, to po prostu, to jakby do, do nikąd nie prowadzi. No to właśnie mój przyjaciel z tej automatyki robotyki, to oni mieli te prawdziwe całki i on tam wysyłał mu jakieś zadanie. Mówi, weź, Tomasz, zobacz, co tu się dzieje, bo, no, no, bo muszę, nie? 15 minut później tam wysyła mi rozwiązanie. Wróć. 15 minut później dzwonię do niego. No weź, weź, jak tam? No masz na mailu, <noise> więc wiesz. Nawet się nie zająknął, bo stwierdził, że to nie jest problem, w którym warto się pochylać, nie warto odpisywać na SMS-a w związku z tym problemem. Więc, więc tak, tak to pamiętasz jeszcze jakie było pytanie? Bo ja już nie. Tak, tak, tak. Ja, to dobrze. Trzymam ten myśl w podręcznej pamięci. Otóż, niewiele było osób, przynajmniej wśród cywili na naszej uczelni, którzy spojrzeli na, nie wiem, potrójną całkę i byli w stanie postawić równa się i wynik. I już. Coś tam, coś tam plus dx, nie? Tak. Plus c, plus, plus, coś tam, coś tam plus c, chyba tak to było, nie pamiętam. Tak. To niewiele było takich osób. Był taki jeden człowiek, który nas irytował, który w pamięci to robił, ale większość z nas to jednak 17 razy musiała znak równa się postawić, żeby być może dojść do wyniku. I w prezentacjach jest identycznie. Ludzie robią prezentację i zbierają wartość, oczekując, że ta wartość nie tylko nawet wskoczy już w odpowiednie miejsce, jeżeli chodzi o storyline i narrację. Tylko oczekują, że ta wartość w odpowiedniej formie zmaterializuje się jako slajd i od razu będziemy wiedzieli, co musimy mówić. A to tak nie jest? No właśnie. <śmiech> <śmiech> Widzisz? No, <laughs> czasem tak jest. Czasem tak jest. Dość dobrze znany ci zresztą geniusz prezentacji Paweł Tkaczyk. Tak pewnie wiele razy ma. Wiele razy pewnie tak robi, no ale Paweł jest właśnie tym gościem, który trzaska potrójną całkę w pamięci, w kategorii prezentacji. Nie wiem, jak u niego z całkami, ale w kategorii prezentacji to on jest właśnie tym gościem, tak, Który potrafi te wszystkie rzeczy przemienić od razu. Pewnie wynika to w jakimś stopniu z predyspozycji, no ale też dlatego, że on tych całek się natrzaskał. On już tych prezentacji robił tyle, że, że słyszy o jakimś problemie, jego klient pewnie zadaje mu pytanie, a on tylko z grzeczności nie przerywa, bo on już po drugiej minutce ma odpowiedź. Jeszcze to pytanie się nie skończyło, tak? I to samo się dzieje w tym świecie. Żeby przygotować coś wartościowego, to prościej jest zebrać chmarę pomysłów, potem te chmarę pomysłów powoli, powoli obrabiać. Jak to ładnie pokazywałeś, rzeźbić. No i niestety tu jest taka smutna wiadomość. Nie należy robić tego na slajdach. Lub jeżeli nie jesteś Pawłem Tkaczykiem, to nie należy robić tego na slajdach. O takie zastrzeżenie. I jeszcze kilkoma innymi osobami, do których pewnie nasza audycja nie będzie skierowana. <grym> Dobra. E, czyli zbieram, 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 e, odrzucam zdecydowaną większość, szukam tego, co nie jest oczywiste. E... Tylko nie tak szybko. Tylko ty nie wiesz, czy to jest oczywiste, czy nie. Jak sobie zbierzesz wartość, bo to bez kontekstu Aha. jeszcze nic nie znaczy. Najpierw, nawet z tych ogrysków coś próbujesz ugotować, wylewasz to na, wiesz, wylewasz to do innego garnka i myślisz sobie, o, to się już nie nadaje, ale coś z tego zostało i potem to ugotowane dalej przenosisz, że potem bierzesz nowe składniki i tak w kółko. Czyli, żeby być w stanie ocenić, czy coś ma sens, czy nie, to bardzo często, musisz, mm, musisz to wsadzić w jakiś wstępny konspekt i dopiero wtedy ocenić. I dopiero jak do tego wstępnego konspektu to nie będzie pasowało, to dopiero wtedy wyrzucasz. I dlatego dobrze jest to robić odpowiednimi narzędziami, nie slajdami. Mm -hmm. A odpowiednie narzędzia to na przykład jakie? Słuchaj, to mogą być na przykład żółte karteczki. O, okay. To są super narzędzia. Takie moje ściany kiedyś. Wyglądały w taki sposób, że były całe oblepione tymi żółtymi karteczkami. To zresztą bardzo fajne żółte karteczki. Ja tutaj się na chwilkę obrócę. To są takie żółte karteczki, które, się elek... które są elektrostatyczne. A, elektrostatyczne, tak, no. tak. I on na nich się super pracował. I kiedyś mnie tymi karteczkami zaraziła nasza wspólna przyjaciółka Janina Bąk, która to przywiozła je raz na naszą wspólną prezentację, okazało się, że ułożyliśmy myśli, które nam się w nic nie składały, właściwie w godzinę ułożyliśmy wszystko. One są bardzo fajne, te kartki do, do pracy, no bo wrzucasz pomysły, układasz, mówisz na głos, nie pasuje, przekładasz, mówisz na głos, nie pasuje, działa i jest super. I to jest, i do tego to jest, to jest bardzo fajne narzędzie. Oczywiście w pandemii, Sprawdza się średnio, tak? No bo jak pracujemy zdalnie z kimś nad jedną prezentacją, albo musimy się często przemieszczać, no to tak sobie. I dlatego do wielu rzeczy w pandemii stosuje się bordy, takie jak, takie wirtualne tablice typu Miro.com, czy tam, czy, czy Jumboard googlowski, czy też może, jak to tam się nazywało, Mural. Jest wysyp takich, takich narzędzi. Ja akurat korzystam z Miro. Nie mam niestety żadnej afiliacji, może powinienem, ale nie mam. Po prostu polecam, bo jest wygodna. Dobra. Um, wiesz co, zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, dlatego że ta wartość prezentacji z punktu widzenia odbiorcy jest bardzo często wtedy, kiedy ta prezentacja mu w czymś pomoże. A żeby ona mu w czymś pomogła e, tak realnie, no to nie wystarczy, że on jej posłucha, tylko on musi później jeszcze coś zrobić. I stąd moje pytanie do ciebie: jak Skłonić go do tego, żeby on chciał skorzystać z tych naszych światłych rad, któremu w tej prezentacji przedstawimy? Tu znowu odpowiedź jest dość prosta. Wyeliminować tarcie. Czyli pomyśleć sobie, co ten odbiorca musi usłyszeć czy zobaczyć, żeby mógł te rady wdrożyć. Czyli dobre prezentacje, choć nie wiem, czy jest to warunek konieczny, ale przeważnie dobre prezentacje zawierają też jakąś instrukcję obsługi. Czyli, no żeby robić, żeby to wdrożyć, no to po prostu robisz to, to, to i jeszcze coś tam innego. I no, tak, to jest właściwie coś, co się uwzględnia w, w prezentacji, czyli, czyli no, instrukcja obsługi. Zazwyczaj taką skomasowaną się wrzuca w ostatniej części, czyli w wezwaniu do działania, ale na etapie kończenia każdego wątku, czy każdego wniosku, możemy powiedzieć prezentację należy robić z chaosu, a nie na slajdach. Dlatego, drodzy Państwo, zapisujcie wszystkie pomysły, a potem odrzucajcie te, które Wam się nie składają. A więc nastawcie się na to, że będziecie dużo skreślać. To jest jakaś rada, to jest jakaś informacja, którą można wziąć. To jest jakaś instrukcja obsługi. Więc precyzyjnie starając się odpowiedzieć, a nie w pięciominutowym wywodzie dołączyć instrukcję obsługi. A jak... Mogą pomóc w tym różnego rodzaju wspomagacze, typu właśnie materiały dodatkowe i tak dalej, bo często jest tak, że mhm. na przykład na webinarach, że, że webinar się kończy, no i czy, czy wystąpienie na konferencji zdarza się, że ktoś tam, nie wiem, podnosi rękę i pyta, czy, czy możemy dostać slajdy. Zwłaszcza jeżeli te slajdy są takie, wiesz, jakie nie powinny być, czyli no, jest na nich dużo słów. I teraz. W wydaje mi się, i wydaje mi się, że, że będziesz w stanie to nawet potwierdzić, może nawet może jakieś badania na ten temat, y że rzadko jest tak, że kiedy ludzie dostają takie slajdy, to później rzeczywiście do nich wracają, otwierają. To się zdarza. Nie mówię, że nie. Ale to nie jest jakaś szczególna pomoc, która y spowoduje, że oni wykonają to, co my chcieliśmy, żeby wykonali po tej prezentacji. Więc y czy znasz jakieś takie. Bonusy, dodatki, materiały dodatkowe, znaczy, no dodatki, materiały dodatkowe. Materiały ułatwiające praktyczne wdrożenie otrzymanej wiedzy, które warto dołączyć do prezentacji, żeby zwiększyć szansę na to, że ludzie zaczną działać, a nie tylko posłuchają, klapną, że było fajnie i pójdą do domu. Mhm. To będzie bardzo długa odpowiedź na Twoje pytanie. Być może skończymy przez najbliższe półtorej godziny, ale to będzie długa odpowiedź. Więc znowu trudno o uniwersalną poradę. Jest to znowu doskonałe pytanie, panie redaktorze. Jestem pod wrażeniem pana przygotowania. Wciąż olśniewająco dobre. Otóż, po pierwsze, nie musimy dawać tym ludziom slajdów. To znaczy, możemy oczywiście dawać slajdy, ale lepiej, żebyśmy im dali slajdumenty. To jest takie nietypowe pojęcie, ukłute przez panią. Nancy Duarte, można powiedzieć matkę chrzestną wszelkich dobrych prezentacji. w swoją wdzięczną nazwę bierze stąd, że jest on połączeniem slajdu i dokumentu. To jest taki, taka ładna ulotka, taki materiał do samodzielnej realizacji, to jest taki folder reklamowy z instrukcją obsługi, to jest powiedziałbym mikro e-book o takie coś. To to należałoby przygotować, jeżeli faktycznie nam zależy na tym, żeby jakby to powiedzieć, retencja tej wiedzy wśród publiczności była jak największa, ale to jest retencja wiedzy, jak sam zauważyłeś, a nie umiejętności jej wdrożenia. Ze samych slajdów może dużo nie wynikać. No to tu musimy już niestety wejść w konkretne dziedziny. Jeżeli jesteś księgowym i tłumaczysz ludziom, jak sobie poradzić z nowym bezładem, no to wówczas. Dobrze by było im przygotować jakieś procedury, nie wiem, jakieś arkusze Excelowe, czy co tam się przygotuje, czyli bezpośrednio narzędzia, albo jakieś formatki, z których oni mogą zacząć korzystać. Dlaczego? Bo i tak to będą musieli zrobić, żeby nie, ale załóżmy, że będą musieli. No to wtedy oni te rzeczy będą musieli przygotować. Więc jeżeli ty te rzeczy zrobisz za nich, no to oni skorzystają z twoich. I znów nam się tutaj kłania moja całkiem niedawna rozmowa z Szymonem Negaczem. Ta kategoria nazywa się jobs to be done. Czyli co możemy zrobić dla naszego odbiorcy, klienta, czy kogokolwiek, do którego, do kogo mówimy, co ułatwi mu wejście w tę czynność. Co to takiego jest? Czy to są arkusze? Czy to są jakieś pliki? Czy to jest w przypadku, nie wiem, trenera fitness, Darmowy orbitrek na tydzień. Nie wiem, kompletnie improwizuję. Może tego się akurat nie robi. Ale co to jest? Co to takiego jest, co ułatwi nam tę robotę? Co wciągnie ludzi w proces? Co prowadzi mnie do kolejnego istotnego zjawiska, które nazywa się goal gradient effect. Efekt gradientu, efekt dochodzenia do celu gradientem. Nie pamiętam, jak ktoś tłumaczy. Goal gradient effect. Czyli im bliżej jesteś do celu, albo inaczej, im więcej wykonałeś czynności, żeby wejść w proces, tym trudniej ci jest z niego wyjść. Mhm. I na koniec prelekcji może w jakiś tam sposób pomyśleć, co tu zrobić, żeby ta publiczność się zaangażowała w kilka kolejnych kroków, przez co trudniej będzie im wyjść. To mogą być różne rzeczy. Ten go-gradient effect, żeby go tak nie zawieszać, można wyjaśnić na przykładzie pieczątek na gratisową kawę. Nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz takie pieczątki, takie Jasne. do zbierania. To powiedzmy, że można było je zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to Dać ludziom do zebrania 8 pieczątek, jak im dawało się tę kartę, to podbijać pierwszą. A drugi sposób, no to dać tę kartę, dwie pierwsze były zamalowane, podbijać trzecią, a do zebrania jest w sumie 10. Tak naprawdę zebrałeś 3 za pierwszym razem, czyli w sumie zbierasz 8. Ale te karty były niewspółmiernie bardziej doceniane, niż te karty, które. Podbijały ci tylko jedno, no bo 3 na 10 to już trochę dalej niż jedna na 8, nie? Więc, tak, i trafiłem, tak. powiem ci, byłem w takiej kawiarni i mało tego, nawet one nie były zamalowane, te pierwsze dwa pola, podbijali, tylko tak? podbijali, A. co dodatkowo zwiększało Twoją sympatię do tej osoby dokładnie. za barem, bo ona jest taka fajna, że ci daje od razu trzy pieczątki. Dokładnie tak, dokładnie tak. A to ekonomia behawioralna i kolejne draństwo. Więc co tu zrobić, żeby wciągnąć tego uczestnika w proces? To tak jak wiesz, no. No, to, to, tak jak już po trzeciej randce to już głupio zrezygnować, nie? To już może ci ta osoba nie leżeć, no ale kurde, no, no trzy randki, no to chociaż roczny związek, nie? <śmiany> więc, więc wiesz. Taki masz przelicznik, o, dobrze wiedzieć. <śmiany> ja to już jestem, słuchaj, stary i już mam życie ustabilizowane, więc to już. Mówię do młodych, tak. Gdy, <śmiany> <śmiany> Gdybym był na waszym miejscu. Ale, nieważne. ważne. Trzy randki, dojcie do trzeciej randki, potem to już. <śmiany> potem to już. Współczynnik odrzucań jest niski. <laughs> tak. No także, tak. także to jest właśnie, właśnie to, o czym może pomyśleć prelegent. A więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby Twoja publiczność wykonała jak najwięcej w tym temacie, to postaraj się im wybrukować te, te szosa, tak? Żeby się tam za bardzo w błocie nie paplali, tylko żeby im było wygodnie kawałek przejść. A jak już przejdą kawałek, to dalej już zostaną w procesie. Zresztą, Aplikacja, którą tu polecam, czyli właśnie miro.com, doskonale to wykorzystuje. I dopiero po jakimś czasie to odkryłem, co oni robią. To jest ta aplikacja odnośnie do tych karteczek, do układania tych, tych karteczek, tego borda. Jest absolutnie fenomenalna do tego właśnie, do, do układania tego karteczkowania. Jest po prostu niezwykle intuicyjna, jest, jest super. No ale. Jak się tam logujesz? A możesz się zalogować przez Gmaila. Żeby wykorzystać wierz. zjawisko single sign-on, czyli nie musisz konta zakładać tylko przez Gmaila, chyba przez Facebooka nie, ale możesz przez Gmaila. Każdy ma prawie Gmaila, więc się zaloguje. No i niby myślisz sobie, jestem. Wykonałeś ten pierwszy krok. I intuicyjnie, co należałoby zrobić, żeby zacząć korzystać po tym zalogowaniu z tego borda? No, nic. Nic. Po prostu po zalogowaniu się powinieneś dostać pustego borda. I tyle. Prawda? Tak byłoby wygodniej. Teraz pomyślmy, czy firma, czy startup, który w trakcie pandemii rósł praktycznie w takim tempie, jak Zoom, nie wie o tym, że tak należało zrobić, czy też może ma w swoim działaniu jakiś plan. No bo co robi ta firma, jak się zalogujesz, to musisz powiedzieć, skąd się dowiedziałeś o nie, nawet najpierw musisz dowiedzieć się, powiedzieć, czy używasz tego prywatnie, czy firmowo. Więc klikasz to prywatnie i firmowo, i myślisz sobie, że przejdę dalej. No nie. Jak wybierasz jakąś opcję, to musisz podać swoją rolę w organizacji. No to dalej przejdę już, nie? No nie. Musisz się dowiedzieć, jak duża, powiedzieć, jak duża jest Twoja organizacja. I to się rozwija, tych pól jest tam z 15, ono się jedno po drugim rozwija. I przy piątym masz ochotę pogryźć monitor, no ale już wypełniłem pięć. Więc przejdę dalej, tak? Przejdę dalej. I ugrywają na tym kilka rzeczy. Po pierwsze, co wydaje mi się nie bez znaczenia jakieś dane, choć przypuszczam, że to nie, nie do końca o to chodzi, bo na pewno ludzie tam wpisują głupoty i śmieci, bo jakbym tyle pytań dostał, to każdy by tak zrobił, ale nie o to chodzi. Tych formularzy jest kilka, tych kreatorów jest kilka. Jak robiłem to na czas, bo ja to zawsze robię z kursantami na szkoleniu, to na czas da się to zrobić w minutę dziesięć. W minutę 10 da się przejść przez kreatory na początku. Rozumiesz to? Jak już wiesz to klikać, po prostu pół minutę dziesięć. I teraz pytanie brzmi, po co? Dlaczego firma, która pewnie dysponuje no, dowolnymi badaniami na temat zachowania odbiorcy, robi tak. Po co? Bo, tak, bo już jest. Mam zgadnąć? W procesie, czy to bo, jest pytanie retoryczne? No, może być retoryczne, a możesz zgadnąć. E, wiesz co, no, gdybym miał zgadywać... Jeżeli pan profesor pyta, to ja bym powiedział, że to dlatego, żeby. E, ludzi w, nie wiem, wprowadzić w to środowisko, żeby oni tam już jakby poczuli się trochę bardziej jak u siebie, żeby żeby, żeby się zaangażowali w to, żeby poczuli, że coś tam już zrobili tak. i chcieli tam wrócić, no bo już są zainwestowani, że tak powiem. Trzecia w, randka. W to Dokładnie. Miejsce. Oni są Aha. już po trzeciej randce. No to przecież teraz tego nie wyrzucę. Ja już tam spędziłem pięć minut, jak to robię normalnie po raz pierwszy, nie na czas. No to po pięciu minutach, no to głupio mi to teraz wyłączyć. Ja już zainwestowałem w te relacje, ja już tam jestem. I oczywiście wiele osób na tych pierwszych randkach się trochę zniechęci, nie? no bo jak ci ktoś zadaje pytanie na temat ulubionej podeszwy w bucie, no to może już się trochę, może chcesz jednak szukać taksówki, tak, czy Uber, ale jak ktoś przejdzie, to jestem przekonany, że retencja jest duża, nie? że retencja jest duża. I, no nie mam oczywiście oficjalnych, oficjalnego stanowiska zarządu Mirocom na ten temat. I nie wiem, czy jest to na no do uzyskania, ale jestem prawie przekonany, że to o to chodzi. Że już tak dużo włożyłeś, że już nie wyjdziesz. No i dokładnie to samo jest z prezentacjami i z tym, co trzeba zrobić na koniec, żeby się wciągnęli. Ale, 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 ale. To nie wszystko. Bo no ja zadam jeszcze jedno pytanie. Na konferencji robisz prezentację na przykład o storytellingu. Powiedzmy, że masz na imię Paweł. Czysto losowa postać. Robisz prezentację o storytellingu na, na przykład infoszerze. I. Mhm. Czy aby na pewno twoją intencją będzie to, by ci ludzie po tej prezentacji samodzielnie byli w stanie wszystko zrobić, czy też być może bardziej ci chodzi o to, żeby wywołać inny efekt, na przykład. Ło, wow, jakie to jest super, jak ja tego potrzebuję. No fajnie o tym mówił, tylko do końca jeszcze nie wiem jak. Może ja bym go zapytał. Na przykład za jakąś czterocyfrową stawkę za godzinę. Czy może to jest Twoją intencją w tej tego typu sytuacji? I to pytanie brzmi, czy Ty chcesz im to wówczas ułatwiać? Czy Ty chcesz im ułatwić kontakt do Ciebie? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, Panie Redaktorze. Ty to jednak jesteś taki szatan trochę, powiem ci. Tak tutaj niby, niby wszystko dobrze, fajnie się tutaj dzieli wiedzą, ale zasiało je się ziarno niepokoju i teraz już żadna prezentacja nie będzie dla mnie taka sama. Będę patrzył, co oni tam próbują ode mnie wyciągnąć. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to yy, może powiedz na koniec. Ja nie zadaję zwykle tego pytania, ale bardzo, bardzo mi pasuje do tej <laughs> rozmowy i do tego, jak skończyłeś. <laughs> Gdzie można cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał nauczyć się robienia wartościowych prezentacji? Zupełnie przypadkiem, skoro akurat o to pytasz, to mam swoją stronę. Jest to blog o niezwykle kreatywnej nazwie. kamilkoziel.pl. Ciekawostka, przez rok wstrzymywałem się z założeniem bloga, dlatego że myślałem nad nazwą. No i bank. <laughs> <laughs> Proszę bardzo. <laughs> można. Ło! No i to jest catchy, tak. Ale naprawdę, wykupiłem siedem domen, wiesz, wykupiłem siedem domen i ja te domeny ciągle mam. Nie wiem po co, bo nigdy ich nie użyłem, ale ja ciągle mam te domeny, więc ja nie jestem specjalistą od budżetowania i od planowania. Chciałbym zaznaczyć, nie szukajcie tu pomocy, mam ciągle do dziś domenę nie nieużywana, ale jest, więc tam można mnie znaleźć, ale tak już czysto hipotetycznie, gdyby ktoś na przykład chciał no, po prostu przenieść swój warsztat prezentacyjny szeroko rozumiany na wyższy poziom i niekoniecznie mam na myśli to, żeby nie machać rękami przed kamerą, to w trakcie pandemii nagrałem kurs online, w którym rzuciłem całą tę wiedzę i jest to kurs trochę inny niż większość kursów online'owych. I nie mówię tego tylko jako czysty zabieg marketingowy, naprawdę tak jest, dlatego że jest to kurs, w którym sobie samodzielnie człowiek realizuje zadania i przechodzi przez przez tę skondensowaną wiedzę, co jest typowe dla każdego kursu, ale ten kurs ma charakter blended mieszany. To znaczy, że raz na tam dwa, trzy tygodnie z tymi moimi kursantami studentami, po prostu zwaniam się na Zoomie i sprawdzam, jak im idzie, nad jakimi prezentacjami teraz pracuję i, i po prostu im w tym pomagam, co jest całkiem niezłym, niezłym pomysłem. Więc tak tutaj, jakże delikatnie wprowadziłem product placement, może tam, może to jest dobre miejsce. No to bardzo fajnie, to jeszcze tylko podaj adres strony internetowej, a ja go, żeby nie umknął komuś, kto teraz akurat na przykład biegnie przez las albo prowadzi samochód, nie szukajcie nerwowo długopisów, nie wstrzymujcie ruchu, nie potykajcie się o korzenie. Spokojnie, ten adres, który Kamil poda, będzie w notatkach do tego odcinka, a ten adres brzmi szkolapres.pl. Uuu, to też musiałeś pomyśleć trochę. Grubo, nie? No, długo, długo długo się, długo, długo się działo, ale podam jeszcze jedną rzecz, co by tutaj nie było, także po prostu sprzedaję i o. Przyszedł sobie powiedzieć, żeby kurs sprzedać, co za podostawskie zachowanie, więc ja dam też coś gratis, a co? Dam taką instrukcję obsługi, jak wykonać prezentację krok po kroku. Założoną właśnie w programie Miro. Czyli jeżeli ktoś chce zrobić prezentację tak metodycznie, to po prostu musi wykonać instrukcję obsługi, która to tam jest zamieszczona. To jest taki otwarty board, i zastanawiałem się w ogóle, czy to będzie dla kogoś miało sens, ale Miro ma jedną zaletę. Widać, kto z niego korzysta aktualnie, kto siedzi na tym bordzie. I ja tego borda przygotowałem kiedyś, bo klient mnie prosił, żeby to skondensować, a teraz widzę, że tam codziennie ktoś siedzi i z tego, z tego korzysta, więc to jest, taka, to jest taka fajna informacja, dla wiesz trenera, że, że jego życie nie jest zupełnie bezużyteczne i nie sprowadza się do wystawiania faktur. To, 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 no to, to świetnie. Tak. To, to bardzo Ci dziękuję. Link oczywiście też podamy w notatkach do tego odcinka. Dzięki wielkie. Miło było z Tobą pogadać ponownie. Dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia. To był Kamil Koził, Bardzo, bardzo dziękuję. A jeżeli interesuje Cię też to, jak poza wartością w prezentacjach zrobić jeszcze takie czary mary, żeby przyciągnąć uwagę odbiorców, żeby ludzie chcieli cię posłuchać, to zapraszam do Posłuchania również 208 odcinka małej wielkiej firmy. Tam też rozmawiałem z Kamilem Koziełem. No i mówiliśmy właśnie o przyciąganiu uwagi odbiorców i o tym, jak to się robi, żeby ta trudna sztuka się udawała. Link do tego 208 odcinka znajdziesz w notatkach do tego dzisiejszego odcinka na maławielkafirma.pl ukośnik 374, bo to odcinek numer 374 ten dzisiejszy jest tam też prezent od Kamila, czyli ta mapa myśli pokazująca z lotu, taka jak wygląda cały proces tworzenia prezenta. Bardzo wartościowa rzecz. Kamil wspomniał, że ta mapa myśli została stworzona w takiej internetowej aplikacji Miro, ale spokojnie nie musisz, żeby ją otworzyć, żeby z niej korzystać, nie musisz tam nigdzie się rejestrować, zakładać żadnego konta w tej aplikacji i tak dalej. Po prostu dostajesz link, klikasz i oglądasz tę mapę myśli, a jest tam bardzo, bardzo dużo wartości. Sam oglądałem tę mapę myśli z wielką ciekawością, więc. Przypominam, link w notatkach na firmapl ukośnik374 albo w klubie Małej Wielkiej Firmy dla tych osób, które już są tam zarejestrowane. Jeżeli nie jesteś, no to najwyższy czas dołączyć, to, to nic nie kosztuje, wystarczy się po prostu zapisać. A jeżeli chcesz nagrywać własny podcast, to tylko nieśmiało sygnalizuję, że zbliża się wielkimi krokami. Kolejna edycja mojego kursu dla podcasterów, szczegóły znajdziesz na stronie podcastpro.pl. Powtarzam, podcastpro. .pl. To tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Na razie. Cześć.